Wczoraj do radomskiego szpitala specjalistycznego trafił pierwszy pacjent, u którego testy potwierdziły obecność wirusa COVID-19. To mieszkaniec gminy Radzanów w powiecie białobrzeskim. Kierowca PKS, który obsługiwał połączenia pomiędzy Radomiem, Białobrzegami, Grójcem i Warszawą. Wczoraj przed południem, koło godziny 9, otrzymaliśmy taką informację, że został pozytywnie stwierdzony test na koronawirusa i jest to mieszkaniec naszej gminy. Osoby z najbliższego otoczenia zarażonego mężczyzny zostały poddane 14-dniowej kwarantannie. Do czynienia też miało dwóch lekarzy z naszego ZOZ-u. Też zostali objęci kwarantanną i trzy pielęgniarki. Z tego powodu ZOZ w Radzanowie jest nieczynny. Chciałbym poinformować, może dzięki Państwa telewizji, że w ZOZ-ie w Radzanowie pracuje jedna pielęgniarka, która w tym tygodniu nie była w pracy i udziela porad telefonicznych. W razie konieczności osoby zgłaszające się po pomoc do Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzanowie przekierowywane są telefonicznie do lekarza, który przebywa obecnie na kwarantannie. W związku z potwierdzonym przypadkiem zachorowania mieszkańca gminy na koronawirusa w Radzanowie zamknięty dla interesantów został m.in. Urząd Gminy. Najważniejsze sprawy załatwiane są przy minimalnym kontakcie interesantów z urzędnikami. Ponadto od poniedziałku 16 marca nieczynne aż do odwołania są też Biblioteka Gminna, Bank Spółdzielczy, Targowisko oraz Placówka Poczty mieszcząca się w budynku urzędu. Jak się okazało, zarażony mężczyzna pracował jako kierowca PKS Grójec, autobusu kursującego na trasach Białobrzegi-Warszawa, Warszawa-Grójec oraz Grójec-Radom przez Starą Błotnicę i Goszczyn. Chciałbym jeszcze, korzystając z okazji, zaapelować do tych mieszkańców gminy Radzanów, do korzystających z usług PKS-u Grójec, żeby sprawdzili sobie informacje sanepidu białobrzeskiego, którym im mógł prowadzić chory. Szczegółowe informacje na temat tego, które połączenia obsługiwał mężczyzna, a także instrukcja, co należy zrobić w przypadku prawdopodobieństwa kontaktu z zarażonym, znajdują się m.in. na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białobrzegach oraz na stronie gminy pod adresem radzanow.pl. Odnalezienie wszystkich podróżujących tymi połączeniami pozwoli na ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa.